To już była pielgrzymka z tą świadomością, że wielu z naszych znajomych jest jeszcze internowanych. Przecież w 82 roku wiele osób jeszcze nie wyszło z więzień. W Łowiczu było więzienie, gdzie dużo studentów łódzkich i profesorów i działaczy z Łodzi było więzionych, było internowanych. Więc to mieliśmy świadomość. Więc to była rzeczywiście bardzo trudna pielgrzymka dla papieża, bo on z jednej strony wiedział, że jest ogromne oczekiwanie, żeby on wsparł Solidarność. Z drugiej strony, i my tego chcieliśmy, przecież nie ukrywajmy, że to nie miało mieć tylko znaczenia religijnego, ale jednak również to miało być to wsparcie dla Polaków w tym momencie historycznym. A z drugiej strony no, papież myśli trochę kategoriami szerszymi, nie tylko narodowymi. On jest jednak głosicielem Chrystusa i musiał jakoś nas wprowadzić w ten świat stanu wojennego, żebyśmy jednak nie kierowali się tylko nienawiścią. Jakoś pamiętam to ogromne przeżycie. Rzeczywiście ta pielgrzymka i ta Częstochowa, byłem z kilkoma przyjaciółmi, tak przez mgłę. Pamiętam niektóre sceny z Częstochowy. I każda z tych pielgrzymek dawała jakieś wzmocnienie. Potem następna, ona już była w takim momencie, kiedy już większość rzeczywiście wtedy wyszła z obozów internowania, z więzień. I ta druga pielgrzymka w latach 80., ona była w 87. Ona już miała wymiar taki, myślę, bardziej religijny, myślę, że tak, myślę, że 82, bo to naprawdę trudno było na pewno nawet papieżowi, wydaje mi się, przewalczyć ten element jednak polityczny, narodowy. Ludzie tego oczekiwali papieża, żebyś nas wzmocnił. On mówił jednak o Chrystusie ciągle, ale przez to jakby nas wzmacniał, żeby być cierpliwym w tym cierpieniu, tak to nazwijmy, narodu. W 87 to już było bardziej religijne przeżycie. A już dla mnie najbardziej szokująca pielgrzymka to była ta pielgrzymka w roku 91, która jest niedoceniona, bo ja pamiętam doskonale, że po tej pielgrzymce, już to była wolna Polska, był papież krytykowany, że nie trafił w czas, że przecież był bardzo ostry papież. To była pielgrzymka wokół dekalogu. Szczególne etapy kazania były wokół poszczególnych przykazań. I papież ostro, tu my odzyskaliśmy wolność, jesteśmy szczęśliwi, możemy już wszystko, a tu papież nam daje taki wycisk, w którym mówi, że nie naruszajcie dekalogu i poszczególne przykazania mówi, bo dzieje się źle, szczególnie takie kazanie w Kielcach z takim wreszcie krzykiem papieża, że wtedy mówił w 91 roku, że dzieje się źle, że odchodzicie od dekalogu na początku wolnej Polski. Dzisiaj z perspektywy czasu, wtedy też mnie to tak troszeczkę szokowało, ale z perspektywy czasu widzę, że to była prorocza wizja. Bo jak dzisiaj patrzymy na 2006 rok, to jednak jak mocno w wielu aspektach od dekalogu odeszliśmy. I kiedy on mówił na początku wolności, no dobra, już jesteśmy wolni, ale jest dekalog, jest Chrystus i o tym nie zapominajcie. I dzisiaj jak patrzę na to, naszą rzeczywistość w 2006 roku, no to chciałoby się powiedzieć i politykom, i ludziom Kościoła, żeby troszeczkę może na przykład do dekalogu zajrzeć. Na przykład zacząć, taką mam propozycję od 8 przykazania. Ile razy dziennie na przykład ono jest naruszane i potem następne, tak? Zrobić sobie taką refleksję. Myślę, że tamta pielgrzymka tak mocna, tak ostra na początku wolnej Polski była bardzo ważna, bo ona była jakby pod prąd nastrojom, prawda? Tak jak w 82 nastroje były narodowe, wolnościowe i papież był wtedy bardzo delikatny, mówił o Chrystusie, ale wiedział, że żyjemy w systemie totalitarnym. Natomiast tu jesteśmy wolni i żebyśmy tej wolności nie zmarnowali. Dlatego poszedł pod prąd, był bardzo ostry. Mnóstwo krytycznych wtedy w Polsce było artykułów i opinii o tej pielgrzymce. Jakby tak popatrzeć w prasę tamtejszą, to
niezwykle ciekawy.